Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wolfenstein Youngblood. Ja jestem Sarge i za chwileczkę rozpoczniemy kolejną misję dostępną w dzienniku. Milcząca placówka. Dimitri martwi się brakiem kontaktu z jedną z placówek ruchu oporu w areszcie politycznym numer 4. Poprosił nas, abyśmy tam zajrzały i sprawdziły, dlaczego placówka zamilkła. A zatem znowu oznaczamy sobie tę misję jako aktywną. I tym razem właśnie będziemy mieli okazję zwiedzić nową lokację. Ostatnio byliśmy w Małym Berlinie, a teraz pora na areszt polityczny numer 4. Long ago, detention areas such as this one were established by the General Lothar Brandt to imprison political dissidents from the low to medium risk categories. A warning against anyone who would be tempted to rebel. Voice even one critical word against the Nazis and you are sent here. After the Paris uprising, many of the residents have died or disappeared. C'est vraiment très très triste. No to zaczynamy, panie i panowie. Od razu komputer na początek, dzielnice Paryża. Nie mieliśmy o tym wcześniej wzmianki? Okay, let's see if we can find that resistance outpost. Got it. Obecne nazistowskie wojska, poza tym każda dzielnica graniczy z pilnie strzeżoną bramą do brata. Aby uzyskać dostęp do 3 braci, należy sforsować ich bramy. Wydaje mi się, że już to czytaliśmy ostatnio, aczkolwiek informacja, że dodano samouczek, więc niech będzie. A czekajcie, bo to jest przecież to miejsce, gdzie już w końcu byliśmy. I miss the plains sometimes, Soph. Going hunting with daddy. You know what I miss? Writing a short story on the porch, glass of cold iced tea by my side. Oh, good times. A cóż, początkowo wydawało mi się, że już tu byliśmy. Początkowo tak to wyglądało, ale jednak nie. Jest to nowa miejscówka jak najbardziej. Więc możemy się troszkę rozejrzeć. O, tutaj akurat kolejnych serduszek w tym momencie nie potrzebujemy. Mamy maksymalną ilość. Ale możemy sobie na przykład stąd zabrać więcej monet, więc czemu by nie? No ale widać, że niczego konkretnego to raczej tutaj nie znajdziemy, więc nie ma co zwlekać. Udajmy się do celu. I teraz pytanie tylko, ile mam amunicji? Na przykład karabin szturmowy. Oczywiście, że są w pobliżu. Nie trzeba było długo czekać. Jeszcze monety. 2 zaledwie, ale zawsze coś. Kolejne 10. Kurde, gdzie tu jest jakieś wyjście? O, chyba tutaj. Jest tu kto? Pewnie na zewnątrz dopiero. Na razie jeszcze w miarę spokojnie. Zaszyfrowana dyskietka kolejna, więc jak będzie jakiś terminal, to sobie odczytamy. Tutaj więcej monet. I teraz uwaga. I tagged a target. Dobra, podejdźmy troszkę bliżej na razie. Tak trochę na spokojnie. Chociaż biorąc pod uwagę, że zapewne jest tu tych kolesi więcej, no to kurde, chyba nie ma sensu się skradać w takim razie. Patrzcie, mamy ich zdecydowanie więcej. Ja. Jeszcze tutaj ten większy. Serio? Przejdą tędy. Zróbmy w ten sposób. No i niestety ten już mnie zauważył, ale to oczywiście było do przewidzenia w momencie, jak podchodziłem do tej dwójki. Więc nawet nie było co się skradać dłużej. Lecimy od razu dalej. Tutaj uwaga, bo już kurde ciężkie działo. Zabrane przez kolesi. Dobra, mamy następny poziom. A to oznacza kolejny punkt zdolności, więc możliwość właśnie odblokowania sobie noszenia ciężkiej broni. Co chciałbym teraz zrobić? To jest niszczone? Jeszcze nie, kurde. Teraz jest spokój. Tutaj poproś o kod, więc później to zrobimy. Musimy tutaj współpracować z siostrą, żeby to otworzyć. Ale to spokojnie. Tutaj teoretycznie na dół też mogę jeszcze zejść. I tam mamy więcej jeszcze gości. Kurde, z góry strzelają. Dobra. Kurde, wchodzą za to działko niestety. A, ten już oczywiście ma inny pancerz. Musiałbym zmienić pukawkę. A więc zróbmy to. I od razu lepiej. Dobra, czy ja teraz dam radę sobie odblokować? No ale właśnie, tutaj oczywiście jakbyśmy weszli teraz do umiejętności, to z automatu byśmy ryzykowali, że mnie odkryją. Bo ciągle się akcja dzieje. Ale widzieliście, że tam następny poziom mistrzostwa broni odblokowany. Kryjówka w kanałowej chatce. Odszyfruj. Zostawiliśmy skrzynię amunicji w chacie przy wyjściu z kanału. Tylko od strony kanału można się dostać. No dobra, pewnie można to odnaleźć. Nie wiem nawet, czy to nie tutaj jakoś ewentualnie, w tej okolicy. Ale już mniejsza. Mamy tu jeszcze w ogóle kogoś? Na razie chyba względnie spokojnie, więc możemy tutaj sobie zajrzeć i w takim razie odblokować tę umiejętność większe giwery. Umożliwia noszenie pozostawionej przez przeciwników broni ciężkiej. Zdecydowanie poprosimy. Dalej będą kolejne ulepszenia z tym związane oczywiście. A jeszcze przejdźmy do uzbrojenia. Mistrzostwo. A, dobra. Bo to chodzi o statystyki. Czyli trochę wariacja na temat tego, co było w poprzedniej części. Plus 4% do obrażeń. Im dłużej korzystamy z danej pukawki, to ona też się robi coraz lepsza z czasem. Więc i o tym warto pamiętać. To trochę promuje te pukawki, które nam się podobają, z których często korzystamy. Ewentualnie motywuje nas też do tego, żeby równomiernie jakoś to rozkładać i korzystać z różnych broni, żeby po prostu każdą mieć rozwiniętą. Czyli patrzcie, teraz mogę sobie to, rozumiem, zabrać, albo i nie. W poprzedniej części to było możliwe, ale tutaj nie do końca. Informacja tam była tylko o broni pozostawionej przez przeciwników. Więc okej, to jest różnica. Mamy złote przeboje, The New Order. Numer 1. Proszę, proszę, i to jest właśnie chyba muzyka z The New Order? Ciekawe. Dobra, to tutaj możemy sobie otworzyć, tylko jeszcze zerknę na górę, no bo tam mieliśmy tych przeciwników. Udało się ich pokonać, a to oznacza, że trochę pozbieramy jeszcze monet czy amunicji. Tutaj jeszcze więcej, więc dobrze było zajrzeć. A co w środku tej skrzyni? Oczywiście kolejne monety, ale mamy również tekst następny, artykuł numer 9. I teraz dopiero chyba możemy już ruszać tam na dół, otworzyć sobie. Czyli będę musiał najpierw poprosić... Wow! Już myślałem, że to się przebudzi i nas zaatakuje. O, teraz mogę zabrać. Obie pukawki dostępne. Hey Jess, Soph. When this is over, want to go to the Kansas City Computer Convention with me? Are you kidding? That sounds awesome, Abby. Totally. Sign us up. So, help me out over here, will ya? Czekam na informację, jaki kod do wpisania. 5878. Mamy przejście odblokowane. Uda mi się skorzystać z tej broni, czy nie za bardzo? List z odmową od wydawnictwa. Markus Schiffer, starszy wydawca. Jeszcze jakieś monety. I mamy znowu działanie rozpoczęte. Podłóż bombę pod samochód. Nagranie Lothara numer 3. Możecie sobie przeczytać. Jaką skrytkę znalazłaś? A to tutaj po prostu. Spoko, już tutaj byłem. Jak nie zauważyłaś. No i co my tu mamy? Niby z tej strony też dałoby radę. Ale okej, idziemy... Aha, bo tu jest te dodatkowe. Dobra. To może się uda tą bombę podłożyć. Tylko z drugiej strony się zastanawiam, czy to nie będzie w kierunku już tej wieży. O kurde. Czy ja to upuściłem? O, w mordę. Czy ja to upuściłem z własnej woli, czy po prostu skończyła mi się amunicja? Chyba amunicja się skończyła. Ale dobra, tutaj to muszę uważać. Udałem się tutaj po to, żeby zająć się przy okazji tą bombą, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł. Pozostaje pytanie, czy tutaj nie będą za chwilę przeciwnicy na wyższym poziomie doświadczenia. Na razie jeszcze jest ok. Super soldat. Załatwić go, to go tutaj... Dawaj, dawaj, dawaj. To odbiorę mu tę broń. Dobra. Jest okej. I teraz bierzemy. Super. Teraz możemy podziałać. No i co? Tutaj mieliśmy tę bombę podłożyć. Gotowe? I widzieliście na dole, pasek nam się uzupełnił. W pewnej części przynajmniej. Więc dostałem dodatkowe punkty doświadczenia za tę akcję. Tak można zawsze to wykorzystywać. Dobra, czyli tutaj będzie mnie prowadziła inna misja. Teraz jednak zajmujemy się zupełnie innym zadaniem, więc na tym się skupmy lepiej. Kurde, z jednej strony to mnie kusi, żeby tego laserkraftwerka zabrać. Tak się chyba tam ta broń nazywała. No bo co, tutaj zablokowane. No ale przynajmniej mogę sobie trochę amunicji uzupełnić, bo jakby nie patrzeć... Zużyliśmy tego nieco. Ekstra. Jest tego więcej. Coś ostatnio spotykam mniej tych skrzyń, które mają kilkadziesiąt albo i 100 monet. Albo mam je gdzieś na swojej drodze, ale nie zwracam kurczę uwagi. Jest kolejna kaseta jeszcze. Jest to też nowa muzyczka po prostu, dobra. To nieważne. Idziemy dalej. Chyba zabiorę tego laserkraftwerka w takim razie. To tutaj chyba zostawiłem. 39. No, myślałem, że więcej tej amunicji zostało. Ale skoro tak, to kurde, nie ma co tracić czasu w takim razie. Pamiętajmy, że jak mamy tę broń ciężką, to jednak jesteśmy wolniejsi. Przynajmniej na razie. Może później się to poprawi, jak ulepszymy sobie zdolność. Kto wie. A na razie to ja tu muszę wskoczyć. Oho. Dobra. Następny załatwiony. Niespodzianka. Kurde, już się kończy amunicja. Znaczy się magazynek. 16 kolesi. Najpierw było 12, ale teraz jak wsparcie wezwali, to jeszcze 4 doszło, czyli nie za dużo nawet. Naprawdę nie jest źle. Tutaj możemy iść dalej, ale ja rozumiem, że wchodzę do samej placówki. Ewidentnie słychać kolejnych, tylko jeszcze zanim wejdę może na górę, zobaczmy tutaj, czy czegoś nie ma. Otwierały się z drugiej strony. Dobra, w takim razie jednak idziemy tędy. Jawohl, ich wechsle meine Position. Gdzie tam zmieniasz pozycję? Chodź tutaj. Gdziekolwiek jesteś. Dobra, chyba tędy będę musiał. No, jak na fakt, że miało tu być kilkunastu gości, to jest wyjątkowo spokojnie na razie. O, w mordę. Po prostu wykrakałem. Rzućmy granat. Idealnie. Wykrakałem, ale poradziliśmy sobie. Granat się przydał. Notatka Olega zdobyta. Może będzie coś więcej, bo tutaj jest to pomieszczenie zagracone. No i mamy kasetę, a nie, to okładka. Kolejny film. Nie słyszałem ich tutaj na zewnątrz? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie, bo tak to by musiało wracać na dół. Tu są. Kurde, muszę dalej rzucić ten granat. Ekstra. Rewelacja. Teraz ty. Ja uwielbiam, kurde, tą strzelbę. Przeszukaj ośrodek przesłuchań. The resistance outpost in political detention area 4 has been overrun by Nazis. Some of our guys are dead. The others gone. Abstract? They were likely relocated to the Gestapo's interrogation center in Little Berlin. You should get over there and investigate. Aha, czyli patrzcie. Będzie kontynuacja tej misji w Nowym Berlinie. To ciekawe. Nie sądziłem, że tak to się może rozkładać. Dziennik Ruchu Oporu, areszt polityczny numer 4. Też wam pokażę tekst, żebyście sobie poczytali w razie, jeśli macie na to ochotę. Ale niektóre misje rzeczywiście mogą się rozgrywać w kilku różnych lokacjach, tak jak teraz i... Tutaj dostaliśmy tylko jakieś informacje, a teraz sam ośrodek przesłuchań znajdziemy w Nowym Berlinie, gdzie byliśmy ostatnio. I tu jestem ciekaw, czy rozpoczniemy sobie w identycznym miejscu jak poprzednią misję z poprzedniego odcinka, czy jednak start będzie jeszcze gdzieś indziej. No bo jeśli misja oczywiście się zacznie w tym samym miejscu, to i tak będzie trochę inaczej z tego względu... Oj, mieliśmy jeszcze tekst jakiś. Z tego względu, że... Tam jest sporo rozgałęzień i można będzie się jeszcze gdzieś udać. No dobra. To by było chyba na tyle. Już miałem, kurde, to miejsce opuszczać, a tutaj w ostatniej chwili tekst się nam jakiś znalazł. To wiecie co? Może najlepiej będzie, jak od razu spotkamy się na miejscu, w tym Nowym Berlinie. No i jesteśmy na miejscu. Berlin czeka już na nas w tym momencie. Tak, i to jest zdecydowanie ten sam punkt, gdzie zaczynaliśmy misję w poprzednim odcinku. A więc lecimy, trzeba będzie się rozprawić tutaj z paroma kolesiami. No, nawet podejrzewam, że z więcej niż paroma. Proszę, mamy drona. Zniszczony. Na razie się jeszcze nikt niby nie zorientował, ale to zaraz się zmieni. Mamy następnego tutaj. Chodź tu. Zastanawiam się, czy od razu nie skręcić tam, gdzie mamy zdobyć ten kolejny cel. Kurde, tutaj mamy tego Panzerhunda jeszcze. A w ogóle właśnie, jak wróciłem sobie do katakumb, to przy okazji, przy wykorzystaniu mapki, mi się pojawiły cele w różnych regionach i zobaczyłem, że mam już teoretycznie przynajmniej możliwe, żeby zająć się którąś z tych głównych wież, dlatego że są to misje na poziom 20. A ja w tym momencie mam chyba 17 bodajże. Więc oczywiście przewyższa to nadal jeszcze mój poziom, ale nie jest to niewykonalne, żeby to zrobić. Tak czy siak, tych zadań jest jeszcze całkiem sporo, więc będziemy na bieżąco decydować, za co się zabierać. Dobra. Zająć się tymi dronami na początek, bo są niesamowicie irytujące. Kurde, może jeśli chodzi o Panzerhunda, to jednak idźmy zabrać się za działo. Tutaj było to działo wtedy i tak samo jest do tej pory. Dobrze. Tu jeszcze, kurde. Zniszczone. No złap to, kurde. Nie mogłem użyć z jakiegoś powodu. Okej. No i ostatni dowódca załatwiony. Chyba na razie wszyscy. Więc teraz idziemy tutaj. Już zmierzaliśmy w tym kierunku w poprzednim materiale. Nieco w innym celu. Dobra, teraz mamy inne tutaj powody, żeby się dostać w to miejsce. Kurde, muszę uważać. Jezu, co tu się dzieje? Dawać też te roboty załatwić. Kurde, tylko że tutaj są kolesie z innymi pancerzami chyba. Dobra, i co? Powinienem dostać się na górę, zdaje się. Tylko że tutaj też jeszcze mamy towarzystwo. Aha, tędy muszę wejść. They're all dead. We gotta find out who did this stuff. No to niestety. Nie ma dobrych wieści, co? A więc zginęli. Jeszcze tam ktoś, kurde, atakuje? Zdecydowanie. Mamy następnych, no come on. Dajcie mi spokój. Się teraz muszę ważniejszymi sprawami zająć. A ktoś jeszcze przebiegał, o właśnie. Na dole też kolejny. Nie wiem, czy tam radę go zdjąć. Może po prostu zajmijmy się celami na razie. Jest kaseta. Nagranie Lothara numer 2. No i za teraz. O właśnie, bo stamtąd niby ktoś przebiegał, ale to rozumiem, że już mnie zaszli tutaj. Tylko że jeszcze ten został. A to akurat potrzebujemy innej broni. Na przykład strzelby. Od razu szybciej poszło. No i super. Dobra, myślę, że tutaj to nie ma co zachodzić. Okay, girls. I'm reading a faint signal of an Enigma machine near your location. Try to get to it before the Nazis take it out, okay? Spokojnie, niekoniecznie się teraz za to zabierzemy. Trzeba właśnie brać pod uwagę to, że my przecież tutaj możemy jeszcze w przyszłości wracać. I wtedy i tak trzeba będzie na przykład dane obszary oczyścić. Dobra, czyli co? Mieliśmy nadal tutaj przeszukać wszystko. To jest mój cel, ale to rozumiem, że pokazuje ogólnie cały obszar. Jest zaszyfrowana dyskietka. Mamy tekst kolejny. Pusty formularz przyznania się do winy. I tutaj niby wszystko. Dziennik audio. Anything to report, Abby? I'm seeing news that the Nazis are getting desperate. They just lost a big fight over the Strait of Gibraltar. They will lash out like cornered animals. Sehr enttäuschend. Es war mir aber eine persönliche Befriedigung, sie alle zu exekutieren. Nun ja, ich mache mich wieder auf die Suche nach Ratten auf der Siegestrasse. What do you say we take this Nazi asshole out, Soph? Shit, yeah. Widzicie sami, czyli kurde, misja rozgrywa się nawet w 3 różnych dzielnicach. Proszę bardzo, naziści torturowali i zabili członków ruchu oporu. Musimy ich pomścić, eliminując ich kata, dowódcę Bayera. Powinien być gdzieś na bulwarze zwycięstwa. A to oznacza, że trzeba będzie ponownie wrócić do katakumb. No i stąd wybieramy nasz kolejny cel, bulwar zwycięstwa, czyli tam, gdzie będziemy mieli tą 3. wieżę, zdaje się. Ale na razie wykończymy tego dowódcę. This place was named Siegestrasse, or Victory Boulevard by General Lothar Brandt, as an insult after he crushed a riot here 4 years ago. This is where Jacques got his facial scars, and many, many brave resistance fighters lost their lives. Now it is just a cold, dead place of steel and concrete. So, good luck, girls. Ciekawe, że teraz się rozpoczęło normalnie tą, powiedzmy, scenką przerywnikową, wprowadzeniem takim. Jak trafialiśmy do Małego Berlina, to nic takiego teraz nie było. Dobra, lecimy. Panowie? Jeszcze jakieś pytania? Ale superwał. Znowu punkt zdolności, bardzo dobrze. Ale to nie wszyscy, absolutnie. Kolejny załatwiony. Czyli, a patrzcie, tutaj w ogóle mamy jakiegoś dopakowanego gościa. Na szczęście widzę, że Sophie pokonała go bez większych problemów. Pewnie gdybym ja zaczął strzelać, to byłoby trudniej. Ej, ale tu jest kurde poziom 20 w tym momencie. Ciekawe. Ci przeciwnicy są jacyś bardziej dopakowani, mimo że ta misja jest przecież już na taki poziom, jaki mam aktualnie. Dobra. Dałaś mi ciężko broń. Okej. Tak, czyli od razu upuszczamy daną broń ciężką, jeśli zużywa się nam amunicja. Momentami nawet się tego nie zauważy, że już kurczę kończy nam się miejsce w magazynku. Dobra, tutaj mamy jakiegoś dowódcę chyba. Oczywiście, że tak. I kurde, jak są na wyższym poziomie, to od razu się daje odczuć, że są jacyś bardziej wytrzymali. Wow, gdzie ja kurde spadłem? Ale jaja. Opuść lokację. No nie, no nie chcę tutaj opuszczać. Do tyłu. O kurde, dwóch naraz. Ekstra. Dawać tą broń. Ja pierwszy dałem radę załatwić. Dobra. Teraz przynajmniej mam z czego strzelać, kurczę. No. Lecimy dalej. Kurde, oni się pojawiają nagle za moimi plecami jakoś. Przynajmniej tak się wydaje momentami. Tamten też załatwiony, super. A dowódca gdzieś już tu będzie. Wygląda na to. Tak przynajmniej pokazuje minimapa. Uwaga. Dorwać go, szybko. No jest. A więc załatwiony. Wróć do Dimitriego. No i dobrze. O, tu jeszcze zgarnę. Girls, the Nazis have scheduled a meeting at a place near your location. Go to the meeting room and put a microphone on the phone inside, so we can gather some valuable intel. Good luck. No dobra, niech będzie, że się tym zajmę. To oczywiście kolejne to losowe działanie, ale biorąc pod uwagę, że jest to całkiem blisko, to możemy zgarnąć dodatkowe punkty doświadczenia i zobaczyć nową aktywność. Got the bug in place, Abby. Well done, girls. Ale widzicie sami, w gruncie rzeczy sprowadza się to tak naprawdę do tego, że podchodzimy, wciskamy jeden przycisk i działanie zaliczone, a punkty doświadczenia wpadają. Oczywiście mogłoby być różnie, mogłoby się okazać, że mamy utrudnione dojście tutaj do tego miejsca i byliby przeciwnicy, akurat teraz tak się nie przytrafiło, więc nic tylko się cieszyć w takim razie. No i to będzie chyba na tyle, jeśli chodzi o te pomieszczenia. Oczywiście można by było tutaj jeszcze więcej znaleźć, ale tak jak już mówiłem, ponieważ i tak pewnie jeszcze tu będziemy wracać w ramach jednej, drugiej czy trzeciej misji, no to myślę, że można to teraz zostawić w spokoju i na razie się tym nie przejmować. W takim razie powracamy do katakumb i będziemy chcieli porozmawiać się z Dimitrim. Mieliśmy go tutaj. Hello there. To pogadajmy w takim razie. Okay, any news for Dimitri? Deep and hard, I feared this outcome. But thank you. Thank you for avenging our friends, girls. Спасибо. Proszę cię bardzo. Misja ukończona. Bardziej rozbudowana od poprzedniej, trzeba przyznać. No i proszę, Dimitri od razu ma kolejną robotę dla nas, to przyjmijmy to na przyszłość, czemu nie? I'm sure you have met Panzerhund, brutal ugly beasts. But we want to learn more about them. There is a special Panzerhund. It has a so-called Schwarzer Box or black box with juicy information inside. Please, please destroy the Panzerhund and steal the Schwarzer Box. Then you return it to me. Huh? Spasiba. Powiedziałbym, że chętnie się tym zajmiemy, ale niestety na pewno nie w tym momencie, bo widać było ikonkę czaszki, czyli nie jest to wyzwanie na mój aktualny poziom doświadczenia, co to nie. W każdym razie możemy też pogadać z Abi, ale to jest jakaś inna ikonka i się zastanawiam, co to może oznaczać. Chyba trzeba będzie sprawdzić. A, bo ja tutaj w ogóle jeszcze tą dyskietkę przecież dostałem. A tutaj gdzieś ten terminal chyba jest, akurat koło Abi. What's up? Bonjour. Hey. Mamy z tej strony dostęp do składu. Nie ma żadnego kodu niestety. Nie mam zamiaru ci przekazywać kodu do skrzyni, bo powinieneś sam go znać. Może jeszcze na to natrafimy. Lista rzeczy do zrobienia Abi. Abi przejęła dowodzenie nad działaniami wywiadowczymi paryskiego ruchu oporu. Odwiedzaj ją regularnie w katakumbach, by otrzymywać od niej nowe zadania. Dzięki Abi powrócisz też do znanych już lokalizacji i nabierzesz większej wprawy w zabijaniu nazistów lub podejmiesz się codziennych i cotygodniowych wyzwań. A dobra, to teraz już wiem o co chodzi, bo czytałem o tym w recenzjach. Lista rzeczy do zrobienia. Czyli to są rzeczywiście takie dodatkowe jeszcze wyzwania, których możemy się podjąć, aczkolwiek nie musimy, bo też są to raczej takie bardziej powtarzalne rzeczy. Tyle tylko, że wiadomo, że jest to też dodatkowa okazja, żeby sobie zdobyć punkty doświadczenia i monety. Chociaż z tego co widzę, to nie w jakichś nie wiadomo jak dużych ilościach. Więc zostawiamy tutaj na razie Abi w spokoju w takim razie. Ja też się z wami pożegnam, jako że kolejną misję dzisiaj udało się wykonać. Jeszcze tylko może wam pokażę to, o czym mówiłem wcześniej, że tutaj już te dzielnice są dla mnie tak jakby otwarte w pełni, bo tutaj możemy dostać się do tej wieży na 20 poziom. Jest to misja przeznaczona. Tutaj też 20. I to samo tutaj. Więc ciekawostka, aczkolwiek jeszcze na razie się nie będziemy tego podejmować, bo są inne zadania na niższe poziomy i warto się będzie nimi zająć w pierwszej kolejności. Dzięki, że oglądaliście ten materiał i usłyszymy się następnym razem. Cześć!